Cześć YouTube. Witamy w pierwszym odcinku w nowym roku. Oby nie okazał się bardziej mroczny niż poprzedni. I paradoksalnie ten nowy rok rozpoczniemy od krótkiego podsumowania zjawisk niewyjaśnionych roku ubiegłego, które na naszej grupie wywarły największe wrażenie. Podzielimy się swoimi spostrzeżeniami i analizą poprzednich fenomenów. Poprzedni odcinek przyjął się bardzo dobrze. Został do tej pory obejrzany blisko 150 tysięcy razy, co nas ogromnie cieszy. Zapraszamy więc na kolejne zestawienie top 5 zjawisk niewyjaśnionych 2020 roku według Mystery Hunters. Pierwszy materiał, który chcemy Wam zaprezentować, został nagrany 18 grudnia 2019 roku, około godziny 23. Ale autor z jakiegoś powodu postanowił opublikować je dopiero 1 września 2020 roku. Jest to nagranie z prywatnego domu, w którym w tamtym momencie nikt nie przebywał. Matka wraz z dzieckiem wyjechali w tym czasie na kilka dni na wakacje, pozostawiając w domu dwa koty, których co rano doglądać miała opiekunka. Po powrocie rodziny koty zaczęły dziwnie się zachowywać. Drapały w drzwi i były dosyć agresywne. Dlaczego? Zobaczcie sami. W początku nagrania widzimy, jak jeden z kotów o imieniu Daisy stoi na łóżku na baczność i w dziwny sposób rozgląda się po pokoju. Można odnieść wrażenie, że jest zaniepokojony. Kamera wyłapuje ruch zwierzęcia. Po chwili wzrok kota kieruje się na drzwi, za którymi na ścianie widać przemykający cień, a kamera ewidentnie wyczuwa w tamtym miejscu ruch bądź twarz. Daisy wydaje się to wyczuwać. Drugi kot o imieniu Kelvin chwilę później wyłania się zza ściany korytarza. Być może wyczuł czyjąś obecność i wydawało mu się, że wrócili jego właściciele. Nic bardziej mylnego. Widzimy, jak w pokoju porusza się stolik, a zaraz po wejściu Kelvina do pomieszczenia drzwi zamykają się za nim. Po chwili kamera spada na ziemię i w takim stanie, kilka dni później, odnajdują ją właściciele. Ktoś pomyśli, nic w tym strasznego, a my powiemy wręcz przeciwnie. Najbardziej zachwycają nas i mrożą krew w żyłach te zjawiska, na które w dużym stopniu reagują zwierzęta. Mówi się, że to właśnie one wyczuwają więcej i mogą poczuć to, czego człowiek nigdy nie będzie w stanie zobaczyć. Zwierząt nie da się podstawić ani przekupić, więc ich reakcje zawsze będą autentyczne. Dlatego ten właśnie film znalazł się w naszym zestawieniu. A wy co o nim sądzicie? Franco TV to youtuber pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, hobbystycznie zajmujący się eksploracją opuszczonych, często nawiedzonych miejsc. Kolejne nagranie pochodzi właśnie z jego kanału. Pewnej nocy wybrał się do oddziału psychiatrycznego w okrytym złą sławą szpitalu Pennhurst w Pensylwanii, w którym leczyły się również małe dzieci. Samo wejście tam za dnia jest nie lada wyzwaniem, biorąc pod uwagę klimat miejsca, jaki panuje w środku, a co dopiero samotna eksploracja takiego obiektu w nocy, zwłaszcza gdy słyszy się takie odgłosy. Hello? Oh, this is fucking terrifying.
I'm not touching this door at all. This door is literally knocking behind me. Look. Both my hands are holding the camera. See? This is my hand. Do it again. Watch your ears again, guys. I'm gonna say hello one more time. In fact, I'll say something else. Can you knock on the door again? Holy shit. Oh, I'm freaking out. Holy shit. Jeżeli wierzyć, że był w szpitalu sam, być może oznacza to, że małe dzieci cierpią tam nadal, nie mogąc zaznać spokoju. Idąc dalej jednym z korytarzy szpitala, Franco zauważa przed sobą otwierające się drzwi, które po chwili same się zamykają. You guys to see, there is nothing going on around me. This room is completely empty, and this door just opened up on its own, and that is a heavy door. Plusem w stronę nagrywającego jest fakt, że od razu podchodzi do miejsca, w którym zauważa dane zjawisko, żeby zweryfikować, czy aby na pewno nikogo tam nie ma. Zwiększa to autentyczność nagrania, ale jak wiadomo, niczego w 100% pewni być nie możemy. Franco na pewno zapamięta pobyt w opuszczonym psychiatryku, bo jak sam twierdzi, czuć w środku cierpienie małych dzieci. Kolejne nagranie to film z kanału niejakiego Tima Morozowa, którego odcinki wielu z Was nam polecało. Skusiliśmy się, a oto jeden z nich w naszym zestawieniu. Tim udał się do starej, opuszczonej po niemieckiej rezydencji, żeby spędzić tam noc i zbadać jej wnętrze pod kątem występowania zjawisk paranormalnych. Na efekty swoich działań nie musiał długo czekać. Jedną ze swoich kamer skierował na stare pianino i włączył nagrywanie. Od tego wszystko się zaczęło. Pipiec, друзья, сейчас сверху. Кто-то играет на пианине. Ну, как играет? Звуки. Na początku zaczął słyszeć niewinne stuknięcia, przypominające kroki. Następnie coś w rodzaju pozostałości po starym żyrandolu zerwało się i z impetem runęło na podłogę. Ktoś powie, to stary budynek, rozpada się. Akurat w tym właśnie momencie...
Rosjanin nie dawał za wygraną. Eksplorował budynek w poszukiwaniu odpowiedzi, a coś ewidentnie za nim podążało. Na pierwszym piętrze również pozostawił kamerę z filtrem Nightshot. Jak się później okazało, ta zarejestrowała kolejne niepokojące zjawisko. Tej nocy ktoś lub coś ponownie zagrało na pianinie, a wszędobylskie odgłosy kroków przyprawiłyby o ciarki niejednego z nas. Kolejne nagranie pochodzi z podwórka naszych sąsiadów z Zamiedzy. Od dobrze nam znanych Rosjanów, a właściwie już jednego z nich, bo grupa Nerw Paranormal widocznie się rozpadła. Jeden z chłopaków postanowił dalej kontynuować swoje paranormalne przygody na kanale Dark Ghost Paranormal. Z niebanalnym skutkiem, jeśli wierzyć, że nagrania nie są fałszowane. Jedno z nich przedstawia samotną wyprawę do puszczy, w której nasz bohater miał spędzić dwie noce w namiocie. Po zmroku postanowił wyjść z namiotu i udać się w głąb puszczy. Jego oczom ukazało się bardzo dziwne i niepokojące znalezisko. Co za chwień? Офигеть! Да ну нафиг. Офигеть. Я не могу поверить своим глазам, реально. Первый раз такое вижу. Фига тут туманище. Пипец. Я не понимаю, это меня так хотят напугать? Ты реально меня, может, реально хотят так напугать местные жители? Ну, только когда не успели это. У меня палатка не так далеко отсюда. Червона трумна до половины закопана в земле, а обок православный крыж. Wykonany z drewna. Scena mrożąca krew w żyłach. Żeby tego było mało, po chwili kręcenia i rozglądania się na boki, Rosjanin dostrzega dziwny kontur czarnej kreatury i słyszy przeraźliwy skrzek. Jakie to szorchy były. Albo kto to chodzi? Jest życiel tej dziewczyny. Przestraszony ucieka do namiotu. Kątem kamery rejestruje bardzo dziwną postać. Jesteśmy skłonni stwierdzić, biorąc pod uwagę, że materiał nie jest sfałszowany, że może być to jakiś nowy rodzaj kryptydy albo bardzo schorowane zwierzę. Stwór z lasu nie daje za wygraną i śledzi naszego bohatera z Rosji. Zbliżył się nawet w nocy do jego namiotu, co zarejestrowała kamera fotopułapka. Jakie zamiary miała owa kreatura? Czy był to jakiś rodzaj kryptydy, czy dziwna odmiana schorowanego zwierzaka? Sami ocencie i dajcie znać w komentarzu.
Ostatnie nagranie, które zrobiło na nas piorunujące wrażenie, pochodzi z dobrze znanego kanału Mindseed TV. W poprzednim odcinku przytaczaliśmy jeden z ich materiałów dotyczący zakupu lalki z Dark Webu. Pora na coś mroczniejszego. Chłopaki postanowili zbadać posiadłość starszego pana, któremu dziadek pozostawił ją tuż przed swoją śmiercią. Jednakże za każdym razem, gdy mężczyzna próbował w niej zamieszkać lub chociażby się do niej zbliżyć, działy się bardzo dziwne i mroczne rzeczy. Czuł obecność czegoś nie z tego świata, czegoś mrocznego, demonicznego wręcz. Łowcy duchów postanowili zbadać ten dom i na własnej skórze przekonać się o obecności duchów w tym miejscu. Sięgnęli również po tabliczkę Ouija. Na efekty nie musieli długo czekać. See any more of the keys pushed down? If that was you, can you do it again? Come on, we're here now. We've got the cameras on you. And go ahead, make a sound. Fuck, I'll do it. Yeah. Can you give us a little sound? Po uderzeniu w klawisze pianina rozpętało się istne piekło. Cała posiadłość zaczęła się trząść, jakby ziemia miała się za chwilę zapaść pod stopami. Zjawisko, z którego wielu z nas nie wyszłoby o zdrowych zmysłach. Czy siła, która opanowała ten dom, miała za życia coś wspólnego właśnie z tym instrumentem? Czy dźwięk pianina wywołał wspomnienia z zażycia i tak silną reakcję z zaświatów? To, co wydarzyło się tamtej nocy w starej posiadłości, zasługuje według nas na pierwsze miejsce w naszym zestawieniu. Jedno z najsilniejszych i najbardziej przerażających zjawisk zarejestrowanych na świecie. Jeśli nie jest sfałszowane, to należą się najwyższe słowa uznania. I chociaż w naszym przypadku chciałoby się powiedzieć, że chcielibyśmy czegoś takiego kiedyś doświadczyć, to po głębszym zastanowieniu się nikt tak naprawdę nie wie, jak człowiek zareagowałby na taki paranormalny fenomen. Jeżeli materiał Wam się podobał i chcielibyście więcej takich zestawień, możecie zasubskrybować nasz kanał i zostawić dzwoneczek, a na pewno będzie się ich pojawiało więcej. Możecie też wpaść na naszego Facebooka i Instagrama, zostawić komentarz lub lajka pod ostatnimi zdjęciami. Na Instagramie udostępniamy relacje z tego, co dzieje się u nas na bieżąco. Także zapraszamy. Możesz zostać naszym patronem na Patronite albo wesprzeć nas na YouTube. Będziesz miał dostęp do oryginalnych plakietek i emotek, wcześniejszy dostęp do filmów i wiele, wiele innych. Dziękujemy naszym patronom i wspierającym za każde wsparcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.